Mamy dzisiaj przyjemność gościć pana wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Bardzo się cieszę, że doszło do spotkania z rektorami łódzkich uczelni. Ponad godzinę dyskutowaliśmy o konsekwencjach reformy i nauki, i szkolnictwa wyższego. Szanowni Państwo, kiedy zostałem ministrem, zapowiedziałem, że polską naukę i szkolnictwo wyższe oczekują głębokie reformy, ale że reformy te będą ewolucyjne, stopniowe, a przede wszystkim wydyskutowane ze środowiskiem akademickim. Nasze dzisiejsze spotkanie to jest kolejny akord w tym długotrwałym już procesie konsultacji. Myślę, że to było naprawdę bardzo dobre spotkanie, bo z jednej strony Państwo rektorzy przedstawili mi wiele interesujących inspiracji dotyczących nowych rozwiązań ustawowych. Z drugiej strony myślę, że to, co Państwo usłyszeli ode mnie, uspokoiło ich co do tego, że autonomia uczelni nie tylko nie jest zagrożona, ale wręcz będzie poszerzona. Oczywiście jest tak, że wiele zagadnień wymaga jeszcze dalszej refleksji i na poziomie ministerstwa, i w dialogu między ministerstwem a środowiskiem akademickim, ale jestem przekonany, że rozwiązania, do których wspólnie dojdziemy, doprowadzą do tego, o czym na spotkaniu powiedział pan wojewoda Rau, że najlepsze czasy dla łódzkich uczelni są jeszcze przed nami. Ale skoro o tych dobrych czasach dla łódzkich uczelni mowa, to ja wjeżdżając tutaj zauważyłem, że Łódź lubi się tym mianem uczelni miasta akademickiego. I muszę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście mamy tutaj w Łodzi do czynienia z sytuacją unikalną. To jest jedyny ośrodek akademicki w Polsce, w którym władze, rektorzy, wspólnoty akademickie wszystkich uczelni tak dobrze ze sobą współpracują. Wyrazem tego będzie na przykład fakt, że mająca się wkrótce odbyć w Łodzi konferencja w ramach cyklu poprzedzającego Narodowy Kongres Nauki jest współorganizowana przez wszystkie łódzkie uczelnie. To jest jedyny taki przypadek w Polsce i życzyłbym sobie, żeby ten duch akademicki w najlepszym tego słowa znaczeniu, universitas, to znaczy coś powszechnego, coś co łączy, żeby ten duch tutaj z Łodzi wstąpił na inne ośrodki akademickie. A co do przyszłości łódzkich uczelni, o dorobku uczelni artystycznych nikogo w Łodzi przekonywać nie trzeba. Uniwersytet Medyczny w ostatnich latach w rankingach perspektyw sytuował się, jeżeli chodzi o dorobek naukowy, na pierwszym miejscu. Uniwersytet Łódzki w ostatnim rankingu Timesa po raz pierwszy wszedł do pierwszego tysiąca najlepszych uczelni świata. Politechnika Łódzka znakomicie wypadła w tym nowym algorytmie finansowym, przy tych nowych projakościowych zasadach funkcjonowania czy finansowania w uczelni. Widać zatem, że ten świat akademicki w Łodzi rzeczywiście tętni życiem, tętni kreatywnością, jest pełen osiągnięć. Ustaliliśmy, że pan wojewoda, pan marszałek, pani poseł będą takimi łącznikami między polityczną Warszawą a akademicką Łodzią.